Temat podatku od miedzi i srebra trafił pod obrady Komisji Skarbu Państwa dzięki wielu apelom samorządowców w tej sprawie. W debacie wziął udział prezydent Lubina Robert Raczyński oraz wiceprezydent Głogowa Leszek Rybak. Mając wizję obok nas, to jest około 80-90 km, znajduje się miasto Wałbrzych. Miasto Wałbrzych było miastem bardzo zasobnym 30 lat temu, dlatego że miało dobre wyniki finansowe w górnictwie węglowym. Nagle te kopalnie zostały zamknięte i jest to w tej chwili najbardziej zrujnowane miasto na Dolnym Śląsku. Jest jeszcze jedno, które już ma miejsce, a więc zubożenie wpływów do naszych gminnych budżetów, które jest związane z tym, że GKHM został obłożony tym dodatkowym podatkiem. I to ma miejsce już. Od wprowadzenia podatku od miedzi i srebra minęło 20 miesięcy. Negatywne skutki jego funkcjonowania widać także po wynikach poszczególnych oddziałów KGHM. Polska Miedź sumuje zysk wszystkich podmiotów wspólnie, jednak sam prezes przyznał, że działalność niektórych oddziałów kopalni Lubin już w tej chwili przestała się opłacać. Gdybyśmy się rozliczali w podatku od alokowanego w miejscach wytworzenia, to część z tych 33 oddziałów jest dzisiaj nierentowna. Dla przykładu, no, jeden z oddziałów ma rentowność minus 14%, ale są też takie oddziały, w tym ZG Lubin, gdzie rentowność dalej jest 18%. To jest związane, szanowni państwo, z tym, że Lubin jest najuboższą kopalnią, co oznacza, że eksploatujemy tam rudę o zawartości miedzi w granicach 0,9%. Nie tylko ZG Lubin, ale i pozostałe kopalnie KGHM zdecydowanie straciły na wprowadzeniu podatku od niektórych kopalin. Rentowność zakładu w Lubinie spadła z 19% do 5%. Była dzisiaj mowa o tym, że rentowność wynosi 5%, ale spójrzmy, szanowni państwo, z jakiego poziomu doszliśmy do poziomu 5%. Z 19% do 5%. W zakładzie w Polkowicach z 35% do 21%. Taki spadek jest konsekwencją wprowadzonego podatku miedziowego, tak zwanego podatku miedziowego. W zakładzie Rudna z 48% do 28%. 18 kwietnia tego roku miną 2 lata, od kiedy KGHM został obciążony miedziowym podatkiem. Ustawa zobowiązuje ministra finansów, by do tego czasu zaprezentował analizy dotyczące funkcjonowania podatku. Minister finansów jest już w trakcie pracy nad tą analizą, także to nie jest tak, że określone działania były podjęte dopiero wtedy, gdy oczekiwanie ze strony przedstawicieli posłów Komisji Skarbu zostało sformułowane. Ta świadomość treści artykułu 25 ustawy z 2 marca 2012 roku jest świadomością o tym, że analiza musi być przygotowana. Podczas obrad komisji pojawił się pomysł, by stworzyć alternatywną wobec rządowej analizę skutków funkcjonowania miedziowej daniny. Chciałem się w tym momencie albo zaproponować szanownej komisji, żeby powołała w kontekście dzisiaj debaty podkomisję, której celem było dokonanie analizy dogłębnej funkcjonowania tego podatku i przygotowania dla komisji propozycji, które by wyeliminowały negatywne skutki funkcjonowania tego podatku nie tylko dla KGHM, ale także dla budżetów samorządów lokalnych, ale także dla budżetu państwa. Wniosek poddano pod głosowanie, jednak większością głosów parlamentarzystów koalicji rządzącej komisja nie podjęła się opracowania własnych opinii. Rozumiem, że niechęć powołania tej podkomisji wynika z tego, że jej prace musiałyby doprowadzić do stwierdzenia, że podatek jest zbyt wysoki, że ten podatek po prostu powoduje, że zamiast zwiększać i rozwijać nasz kraj, to te działania powodują zwijanie naszego kraju. Poseł z Brzyzny przypomniał, że zachowanie posłów PO i PiS na komisji to nie jedyny mur, jakiego nie udało się zburzyć przeciwnikom podatku. Od maja roku 2012 Trybunał Konstytucyjny nie może rozpatrzyć skargi konstytucyjnej grupy 55 posłów, w imieniu której taki wniosek do Trybunału złożyłem. I to mówię w kontekście tego, że przed chwilą przegłosowaliśmy, że nie powołujemy żadnej podkomisji, która by dokonała analizy funkcjonowania tego podatku. Okazuje się, że Trybunał też ma kłopoty. Nie tylko komisja. Nie tylko komisja. Trybunał Konstytucyjny ma kłopoty i od prawie 2 lat nie zajął się tematem. Komisja nie podjęła żadnych decyzji w sprawie podatku od niektórych kopalin. Zaplanowano natomiast kolejne obrady w tej sprawie.
celem naszym było zainteresowanie w ogóle Komisji Skarbu problemem, który według naszej opinii nie jest znany i rozumiany w rzeczywistości ze strony posłów. Wypowiedzi były według mojego odczucia profesjonalne wszystkich stron, dlatego że i prezes kombinatu i minister akcentowali, że ten temat znają i znają skutki też również ujemne. Mamy nadzieję, że analiza tej ustawy, którą zobowiązał się rząd do końca marca, wykaże szkodliwość takiego systemu podatkowego, jaki został wprowadzony 2 lata temu. O tym, jak podatek od niektórych kopalin wpływa na KGHM, może świadczyć także przedstawione przez prezesa Wirta porównanie wpłaconych przez Polską Miedź do budżetu państwa podatków. W 2010 roku suma wszystkich podatków to 2,7 miliarda złotych. W 2012 natomiast, a więc po wprowadzeniu miedziowego podatku, kwota ta wyniosła 6,6 miliarda złotych. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 26 stycznia o godzinie 12. Polecamy bajkę Rysiek, lwie serce. Bilety w cenie 8 zł ulgowy i 10 zł normalny. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Rysiek, lwie serce. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.